rather than FPS games. That's 100% correct. And I also enjoy this game very much, you know? Oh, okay. Zabrali mnie. Dzięki, Matthew. Zrobić. Tego pana zniesiemy na razie na ławkę. Kasadin wjedzie tutaj na miejsce. Do tego damy mu jeszcze pana Kaziksa, bo to jest też dobry dobra postać. I się teraz zastanowimy. Nidali jest spoko. Dariusz jest taki tam se. Jak był Silver, to był spoko, abyśmy mieli Garena. Ale chyba nie widzę sensu sprzedawania Zeda na początek, bo on jest bardzo dobrą postacią na początek. Ma sporo damage'u. Have you seen yesterday's solo finals on Warden Cup? If yes, what do you think about it? Yeah, I was watching it. It was awesome, man. I really loved it. I mean, way better for me were the solos than duos. Like, way better when it comes to my viewing experience, you know? But it was amazing to watch. Dobra, dwie indolki. Ta pani jest bardzo potrzebna. To jest bardzo potrzebne. Kurde, na Blitzcrank. No bardzo łatwo jest dostać już Rek'Saya albo Warwicka. Warwick nam pasuje do Nidalee. Zobaczymy. Możliwe, że sprzedamy tego Zeda. Co prawda, Zed na drugim poziomie byłby rzeźnik. Mieczyk. I łezka. Nie, dobra. Zostawimy jak jest. Jak na razie. No nie mamy upgrade'u żadnego. I nic z tym nie zrobimy totalnie. No, tu nie wygramy. Jak damy radę zrobić jednego jeszcze Kaziksa, to może wygramy? No jednak. Chociaż ten jak teraz... A nie, nie zrobił ulta, bo przecież mamy Kasadina. To git. Jakbyśmy dali radę Kaziksa zrobić na srebro, to wtedy mu dajemy Shojina. To jest spoko. Jest. Idealnie. Drugi Z też. Też jest git. Przydałby się trzeci Assassin. Ale nie ma jeszcze takiej opcji. Sprzedamy sobie... Kurde, Twisted Fate, jakbyśmy go... Dobra, robimy tak. Tak sobie robimy w tym momencie. To jest opcja na zrobienie trzech Sorcererów bardzo szybko w ogóle. Bardzo szybko. To też było spoko. Tylko musieliśmy sprzedać Kasadina za tego Twisted Fate'a. To mi się nie uśmiecha. Wolę mieć Kasadina szybko niż Twisted Fate'a. Submitting now, Prey or RNG? Myślę, że Prey bardziej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem, może się mylę.
Dobra, ciśniemy level, wrzucamy drugiego takiego gościa. Nie ma niestety opcji na... Nie mamy niestety opcji na trzeciego asasina. Co mnie nie cieszy. Frozen Heart, ale... Teraz działa, bo jest efekt w ogóle nad wszystkimi postaciami, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Ktoś ma drugolevelowe kasadyny w ogóle. Ciekawe. Teraz dla nas by się najbardziej przydał cape. No, najbardziej by się cape przydał. Bo wtedy robimy sparka. Jest jeden cape. Może nikt go nie weźmie. Bo jak nie cape... To tak naprawdę jest trochę Lipton. Bo nic nie skombinujemy na razie. Oj, dupa. No nie, to weźmiemy pancerz w takim wypadku na zedzie tam. Ale on się skombinuje i będziemy mieli loketa. No dobra, weźmiemy już, trudno. Nie lubię grać loketem. Skaluje się bardzo słabo. Generalnie w late game nie ma żadnego znaczenia. Ale pomoże nam tutaj w win streaku, więc... Coś za coś. I ciągle nie mamy trzeciego asasina. Niestety. Niestety. No nie no, wierzymy w Veigara przecież. Jak ustawić do elementalistów? Obejrzysz sobie po prostu mecze, w których gramy elementalistami. I zobaczysz, jak sobie ustawiam swoich elementalistów, tak żeby mniej więcej forsować... forsować golema w jakimś tam konkretnym miejscu. Dalej, dawać mi jakiegoś asasina, żebym mógł stawić zamiast Lindeli. Katarina nie jest najlepszym gościem, bym powiedział. Ale Kennen jest zdecydowanie lepszy od Nidalki. Więc to jest okej. Okay. No nie wiem, Katarina jest tak słaba po prostu, ale będzie lepsza od Voida i tak. Ale ten jest lepszy od tego. To jest ciekawe. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale tracę ninja, racja. No, jestem dupą. Nie, tego Kennena musimy zdjąć. Tego Kennena musimy zdjąć na 100%. O, Ewelina jest znacznie lepsza tutaj. Tak. I tak. Git. Tu tak. To sprzedamy, to kupimy. No, przydałby się ten kasarnie na drugim poziomie, to na pewno. Halo? Morgany jeszcze dostaliśmy, jasny gwint.
No, to będzie spoko. Tak sobie myślę. Voidy nie są takie istotne. Voidy to tylko 10% damage. Prawie nic nie robi. Więc nie jest to w ogóle istotne. Jeszcze się ewentualnie zastanawiam nad stawieniem tej Elise, żeby po prostu mieć 4 demony. Ale Rexa jest dosyć tanki, więc nie jest to takie tragiczne tak naprawdę. Na razie możemy zostawić jak jest. Czy za przedmiot na K? Spear of Shojin. Kupiłem sporo tą jedną Elise. Żadnych upgrade'ów tutaj. No trudno, no trudno. Czy tylko mi się wydaje, że Vayne nie jest już wcale taka mocna? Vayne jest jednym z najgorszych bohaterów w grze. Gorsza niż Fiora, moim zdaniem, obecnie. Emotka jest piękna, Lothar Prey. Kurde, ja nie widzę, bo nie mam tutaj zainstalowanego. Czekaj. Dobra, zaraz otworzę, sobie sprawdzę w grze. Siema, Hakase. Vayne była przegięta, jak ja byłem w Los Angeles alfa testować tę gierę. To wtedy tam była przegięta. Dostałem nerfa. Po jednym dniu. Zrobiłem taki build. Gdzie grałem po prostu dwoma Vayne. Było lepsze niż... Lepiej było mi grać dwoma Vayne'ami... dwoma Vayne na srebrze, niż jedną złotą, bo się jak razem... Bo zadawało wiele więcej true damage'u ze swojej pasywki. Więc jak się miało dwie Vayne, obydwie na Rage Blade'zie, to tam po prostu meltowały wszystkich. Jest jeden cloak tutaj. Bierzemy tego cloaka. Jeśli chodzi o Vayne, to tak dla mnie kozak tank. No ona jest lepszym tankiem niż na przykład Mordekaiser. To się jak najbardziej zgadza. Mam 4 demony. O, i to git jest. No, tylko te demony atakują z tego Kasadina, nie? Też spoko. Kurde, trzeba było sprzedać dużo jednostek, bo straciłem golda teraz. Tak naprawdę straciłem dużo golda.
zatrzyma. No niestety, pierwsza przegrana. No ale miał demony, które mi negowały też ultimate, więc nic nie mogłem z tym zrobić. Co z rangerami się polecał? Najlepiej z rangerami się gra brawlerami i elementalistami. Tak naprawdę. Ty, a ja mogę tego... Ja mogę tutaj nie ogarnąć w ogóle. Tu się może zdarzyć mi przykra niespodzianka, że zginę. Tak naprawdę. I nie pokonamy tych kolegów. Na szczęście się udało. Rageblade. Rageblade jest do niczego nam niepotrzebne. Absolutnie do niczego. Mogliśmy zrobić tak. I tak będzie chyba lepiej. Mi się ma RFC. To niestety. Moje jordle nic nie zrobią. Niestety moje jordle nic nie zrobią. Teraz tak naprawdę musimy jak najszybciej zlevelować. Więc sprzedajemy te rzeczy. Teraz musimy przytankować trochę damage'u. No niestety tak jest. Jak dostaniemy elementalistę, to wstawiamy elementalistę. Jak nie dostajemy, to trudno. Czy sparki się stakują? Nie, sparki się nie stakują. A to jest bug? I dobrze, że jest bug, bo było zbyt przegięte. I będzie naprawione w kolejnym patchu. Spoko. No, ten damage możemy przejmować teraz, to nie jest jakiś tam problem. Go Veigar Kary? Zobaczymy, dostaniemy elementalistę, na przykład Lissandrę. To wtedy możemy wstawić zamiast demona, chociaż mamy 4 demony, więc sam nie wiem. To jest ważny upgrade tutaj. Kurde, no moglibyśmy w sumie, dobra. Zrobimy sobie taki dziwny przedmiot. Zobaczymy, czy z tego wyjdzie. Sparki dają 200 true damage'u przy tym, jak ktoś kastuje ulta. On potrzebuje teraz coś na jakiś defensive item. Potrzebuje Dragon Claw na przykład. I to by było spoko. Kurna, Locket na Aurelionie. Też by było git. Ten dostał trzecią Akali.
No dla nas MVP będzie teraz Dragon Claw. Czyli Negatrona musimy wziąć. Tak naprawdę. Jak są dwie sparki na dwa, są dwa sparki na innych jednostkach, to je tylko jeden bije? Tak, dokładnie tak. Tak, w następnym patchu sparki się będą stakować, ale dostaną nerfa niby srogiego. 29, 39, 41. Dobra, no będziemy... Dobra, no zrobimy tak, stracimy demony w tej chwili. Stracimy demony w tej chwili, ale to jest mniej istotne niż to, że dostaniemy tanka. Oj, morale będziemy potrzebować na tego gnoja. No, jest git. Kiedy grasz Sarzanem, to ma 3 Warmogi, przegrywa go przez 4 kozory i nie dostają ani jednej części do Red Buffa Morello? Zdarza się. Zdarza się. Jest to duży el problemo, bym powiedział. No dobra, na razie tutaj stopujemy sobie, bo musimy zrobić level po raptorach. Robimy level po raptorach i to tak naprawdę tyle. A, miałem go zmienić miejscami. No trudno. O Jezu! 2 złotych Gunslingerów. Niestety dwóch gości gra w ogóle z RFC. Trochę nie fart. Lepszy atrakcja niż 2 razy Kennen? Nie wydaje mi się. Okej, tu nic nie mamy. To sprzedajemy Morganę, żeby dostać 4 golda. Kennen ma CC dodatkowe. Więc jest to bardzo istotne. Szczególnie, że także ma Yordla, więc ma 25% szans, żeby uniknąć autoataki. No to jest dużo, nie? To jest naprawdę dużo. Wiadomo, jak Enderfy dostanie Kennen? Nie mogę się wypowiedzieć. Poza tym jeszcze mogą być zmiany, więc nigdy nic nie wiadomo. Spatulka. No kurde, nic co bym potrzebował. Absolutnie nic co bym w tej chwili potrzebował, zazwyczaj będziemy kombinować. Zaraz będziemy kombinować, co to z tym fantem robimy. Jasło. No nie, no bez sensu. Anivia. Tu. No to byśmy mogli zrobić tak, że Glaciala robimy na przykład z Kennena. I tak. 400 hapsa to jest dużo. Veigara kup? Tego nigdy nie zrobię na złoto, nie ma na to najmniejszych szans. Pura, papa, puru, papa, pap.
No szkoda, żadnego upgrade'u. Potrzebujemy Branda, potrzebujemy dwóch Atroxów. Dwie ani wie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale naprawdę potrzebujemy tego jeszcze jednego cloaka dla pana Veigara. 1000% potrzebne. Nie no, Anivia to jest taki rewelacyjny champion, że to się w głowie po prostu nie mieści. Jest Aatrox. No nic mnie tutaj nie urządza. Co nie mają za ustawienia? Pike leci w lewą stronę. Mamy Rangerów, Kartusa, Demony. Pike leci w lewo. No to kurde, ten Kennen tutaj byłby okej w sumie. Piękny golem. Jestem pod wrażeniem. No, Anivia. Zajebisty. Nic nie zrobił. Szkoda. Druga Anivia, no ale jest belt. Znaczy w sensie cloak. No nie, ale potrzebujemy cloaka. No tej gierki możemy nie wygrać. Nie za troksik. Zrobimy tak. No dobra. Zobaczymy. Kurde, na ten hash to jest dużym problemem. Jak widzicie zresztą. No jest to naprawdę duży problem ten hash. Coś muszę z niej wymyślić. Czama z srebrnego Kartusa, dobrze widziałem? Kolejny Veigar, potrzebuję tylko dwa Veigary. Są dostaje Loketa. I dostajemy, okej. A ten Maga dostaje. Na Ani widajemy. Great games, best wishes, Lothar. Hey, Frozen. GG, bro.
Lipton. Okej, poszedł tym razem ult od Gnena. Jest git. Ale ta Anivia ult? Co to jest? Przepraszam. One of the best streamers I have seen? Thank you, Petro. That's very nice of you. Nie ma szans, żebym złożył tego Veigara, nie wiem, bzdury jakieś gadacie w ogóle. A oczywiście co? Jebnął w gościa, który ma animunity, nie? Od Kyle. Dużo damage'ów chodzi. Dużo do meczu weszło. Nie ma co ukrywać. A, 75k do meczu. Ile on zadaje damage'ów tego? Takiego gościa złotego? Ile tam było? Ktoś widział? Osiemset? To tak jest dużo. Złotego gościa tam między 700 a 800 to jest naprawdę sporo. No, spoko. Czy mam jakiś item? Tak. Blade Master się nie przyda. Rage Blade ewentualnie. No ale Rage Blade też tak trochę bez sensu. Damy sobie Same Meteor. Bo Magic Resist da nam. Ale sobie brudę, to co by ta sama koszulka? Jest taki... takie coś jak pranie, generalnie. Polecam. Polecam, Żanetka Leta. Generalnie dobra rzecz. Co on kolejnego pajka wstawi? Ale Lipton, że nie możemy trafić tego... tego Branda. Tylko proszę, Veigar, nie marnuj teraz, kurwa, ulta na jakieś bzdury, co? Oczywiście. No, jak mi many spalili. Nieładnie, nieładnie. No nie ma Branda.
O Jezu, złoty pajek. Ty, o masz 6 zł... O ma 6 level i 6 złotych postaci. Co to się zrobiło? Na szczęście mu ten sorcerer prawie że nic nie daje tutaj. No ma trochę build antywejgarowski, nie? Jak my to wygramy? Co my dostajemy? Frozen Heart. No zajebiście, dzięki. No... Jak my to wygramy? Jakbyśmy mieli ani wie na dwójce, to byśmy wygrali pewnie. Ale ciężko. Wszyscy w ogóle tutaj złoci. Veigar nie ma szans. No dobra. Dwie Anivie, jakby się trafiły, to byłoby Gites, ale... Teraz raczej ciężko. Co my tu z tym gnojem zrobimy? Nie no, chyba trochę bez szans. Chyba trochę bez szans, wam powiem, jak ktoś miał zrobił sześciu oponentów. Sześć postaci złotych, co?